Cześć i czołem, witam serdecznie. Mam parę komiksów do pokazania. Najpierw coś z kolekcji, bo teraz widzę, że ta kolekcja naprawdę fajnie się rozkręca, w fajnym kierunku idzie. A mianowicie odeszedł bohaterowie złoczyńcy. Tom 47 i 6. Booster Gold i Liga Sprawiedliwości. Booster naprawdę fajny, gruby komiks, sporo stron. Przód, tył, no nic niezwykłego. No i tak samo Liga Sprawiedliwości, troszeczkę cięższe, tak jak mówię, 47. I tył, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Buster Gold, Booster Gold, nie Buster, Booster, tak. 45 ziko. Ta kolekcja teraz kosztuje. No i tutaj mamy takie oto wnętrze. Pamiętajcie, że to jest 80 któryś rok. Czy 90? 86-7. Także troszeczkę inna epoka. Ale rysunki są naprawdę w poziom. Także powinniście być zadowoleni. No, najważniejsze, że praktycznie rzecz biorąc, nieznany bohater nam tu w Polsce, a tutaj w całości jego historia. No, tak to wygląda w środku. Nie będę się tutaj za bardzo nad nim pastwił. Pokażę Wam tylko parę stron. No i dodatki. No, dodatki parę stron jest nawet całkiem fajne. No i tutaj zapowiedź. Dobra. Wy zapewne widzieliście zapowiedzi w innych komiksach, także w innych komiksach w internecie. Ci, którzy to obserwują, to na bieżąco można oczywiście się dowiedzieć, co wychodzi i tak dalej. Tu mamy 96 rok i 98 rok. Dwie historie. Widzicie, że rysunki też odpowiadają epoce, w którym ten komiks powstawał. A nawet fajne, nie powiem. No tak to wygląda. Tutaj mamy dodatki. Sporo czytania, jak widzicie, po słowie Granta Morrisona. To oczywiście Grant Morrison jeszcze nie jest. O, i tutaj zapowiedzi już właśnie następnych dwóch tomów. Widział Gotham i Legion Samobójców. Chyba się zdecyduje na oba. W moim piku cały czas te komiksy przychodzą, więc powinny być. Dobra, zobaczmy teraz coś od Egmontu. Punkty zerowe, upadek mutantów. Oj. Zobaczmy, jak to się prezentuje w środeczku. O, tutaj też już na swoje lata komiks ma. 87 rok. Także no też rysunki po prostu odpowiadające epoce, w której komiks powstawał. Także nie spodziewajcie się fajerwerków, ale jak najbardziej nie jest źle. Jak najbardziej nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że jest dobrze. Zobaczymy, jak to będzie fabularnie wyglądać, ale te punkty zwrotne, muszę Wam powiedzieć, że to fajne komiksy są. Mi dały naprawdę dużo, dużo radości poprzednie tomy. I tutaj też widzę Apokalips. I to sporo Apokalipsa.
The Fall of the Mutants. Uncanny X-Men, X-Factor i The New Mutants. A i tutaj parę dodatków. Tu oczywiście co jeszcze nam tam wychodzi i zapowiedzi. No i do tej pory co wyszło i zapowiedź. Oczywiście, proszę bardzo, punkty zerowe, Inferno. Fajnie, fajnie. Mówię, to naprawdę fajna seria, bardzo udana. Na pewno będę kupował następne tomy. No i dobra, teraz już piąty tom Batmana. Nightfall, nowy początek, ostatni tom, nie? Ale Egmont nie przestaje wydawać tego Batmana w klasycznej wersji. I wiem, że tutaj nie będzie pokazane pewnie, ale w zapowiedziach już jest no, kontynuacja, tak, wydawania Batmana z tamtej epoki. No tak, tutaj nie ma, ale mówię, w internecie, w Egmondowskim ojacie. Kompletna zawiecha. Katalogu, o. W katalogu Edmondu już można zobaczyć, że no po prostu no będzie Batman kontynuowany właśnie po tym, co tam się wydarzyło w tym Nightfallu. Też bardzo gruby komiks. Będę mógł się teraz za niego zabrać. Zacząć czytać. No tak średnio licząc gdzieś koło 3000 stron wychodzi, więc jest co czytać, jest co oglądać. Przepotężna historia. I naprawdę myślę, że da mi dużo przyjemności z czytania. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo muszę wam się przyznać, że no po prostu nic o Nightfallu tak naprawdę nie wiem, o tej całej sadze. To chyba tak można nazwać. Rysunki fajne. No fajnie to wygląda. No. Mówię, to też nie jest no nam współczesna epoka, bo wiadomo, komiks ma już z 30 lat. Także no wygląda to jak wygląda, ale nie jest źle. Absolutnie nie będę narzekał. Powiem nawet więcej, nawet okładki z tamtej epoki, to muszę wam powiedzieć, że po prostu no nawet lepiej wyglądają niż te dzisiejsze. Mówię, no jakieś 30 lat, czyli to 90 któryś rok. 28 lat jakieś. A to mówię, 30. 30 na karku. No mówię, no tak jak widzicie, nawet okładki nawet czasami lepsze niż te z naszych czasów. No fajnie, fajnie, dobra, żebyście się za dużo nie dowiedzieli, więc tak jak mówię, Batman Nightfall już jest w całości. Będzie czytane. Potężna ilość czasu trzeba będzie to na to poświęcić, żeby to przeczytać, ale mam nadzieję, że da mi bardzo dużo radości. No i cena, jak widzicie, trzeba było na to troszeczkę pieniążka wydać. Dobra, jedziemy dalej na prędkości, żebyście się strasznie nie męczyli. Proszę bardzo. Joker, polowanie na klauna. James Tynion IV, więc będzie super. No i chciałbym tutaj zaznaczyć, że ta okładka jest jedną z najlepszych okładek, jaką widziałem w tym roku. Naprawdę, jeśli nie najlepszą. Wygląda normalnie fantastycznie. Fantastyczna sprawa. Kolory, no ten straszny Joker. No super, super. To tak nawiasem mówiąc, naprawdę bardzo mi się podoba. No i w ogóle ta przejrzystość, tak? No tutaj ktoś pomyślał i fajnie, fajnie, że właśnie na okładkę wybrali właśnie ten rysunek. Fajnie wygląda. Bok.
Też muszę wam powiedzieć, że te wydania teraz właśnie z DC to wszystko naprawdę no czuć jakość. A tutaj mamy co do tej pory wyszło. Muszę wam przyznać, że ten Batman dużo radochy daje, także będziecie na pewno zadowoleni. Jeśli się na niego zdecydujecie. No i dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku. Komiks jest gruby, jak widzicie, te rysunki są naprawdę spoko. Tutaj okładki. I tak jak mówiłem, okładka z tamtych czasów troszeczkę więcej życia ma w sobie. Nie wiem dlaczego, strasznie mi się podobała. Chodzi mi o tą okładkę z Batmana, którą pokazywałem. No, tak to właśnie wygląda w środku. Shebane, nie wiem jak to nazwać. Fajnie, fajnie. Jakiś nowy bohater. No, chociaż tutaj też fajnie wygląda. Widzę różni rysownicy. Sporo się dzieje. Żeby za dużo nie zdradzić. No, przeróżnie rysownice. No, trochę lepiej, trochę gorzej. No i komiks jest potężny. No, to jest jakieś 300 stron, także no jest co czytać. Aha, jeszcze tylko jeśli chodzi o dodatki. Widzę, że dodatki bida. No tak. Tak. Dobra. Znowu coś z DC, Liga Sprawiedliwości. Brian Michael Bendis. Bendisa lubię, także mam nadzieję, że będzie fajnie. To też fajny grzbiet. Bardzo czytelny. Podobają mi się właśnie te grzbiety. Czarne grzbiety. Bardzo czytelne, bardzo fajne. Super to wygląda. Ok, zobaczmy w środku. Aha, i mamy oczywiście zapowiedzi. Zobaczcie, Liga Sprawiedliwości. Kolejny tom. Proszę bardzo. Tom pierwszy, pryzmaty. No i tutaj możecie się spodziewać naprawdę fajnych rysunków, piękne kolory. Naprawdę fajnie wyglądający ci bohaterowie, te postacie. No super, no i mamy Shazama, także na ten czas ktoś tam dobrze pomyślał w Polsce. Bo mówię tutaj o filmie Shazam, który gdzieś tam ostatnio, nie wiem, chyba z 10 razy oglądałem. Oczywiście z Dwaynem Jacksonem, tak, z The Rockiem. Nie wiem, tak strasznie go tam zjechali, że to słabizna. O, to fajna okładka. Fajnie wygląda. Strasznie ten film zjechany został, ale dla mnie super, super. Szczególnie ta scena otwarcia, jak rozwala tych żołnierzy na tej pustyni. No, chyba lepszej sceny walki no, dawno nie oglądałem. Mówię 10 razy na HBO go cały czas puszczają. A wracając do komiksu, no tak jak mówię, fajne rysunki. No, te historie z Ligą ostatnio, no to takie, no nic porywającego, nic wielkiego. Nic takiego, co miałoby doprowadzić do jakiegoś wielkiego punktu zerowego, kolejnego i tak dalej. Prosto fajne historie. No i dodatki. O, tu jakieś szkice tego głównego antagonisty tego domu. Fajne. No i oczywiście rysunki. Oczywiście ta okładka super to wygląda. Libergiamo. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. O, spoko, spoko. Dobra, no i co? I coś z Marvela na koniec. Nieśmiertelny Hulk. Al Ewing. Tom trzeci. No i tak to z tyłu się prezentuje. Dobra, zobaczmy, jak on się uprezentuje w środku.
Gdzie jesteś, Halku? Dlaczego tu żadnego Halka nie widzę na razie? Jakaś ręka Halkowa, dobra. O, będzie rozpierducha. No fajnie. No, ten nieśmiertelny Hulk, no, naprawdę teraz fantastycznie wygląda. Jest trzeci tom, zaraz zobaczymy. Ile ich tam będzie do końca? Wybija godzina. A tak jak mówiłem, a jeszcze jeden tom jest. Nieśmiertelny Hulk. No zobaczymy. Na razie mówię, ani jednego tomu nie przeczytałem, także nie wiem, jak to będzie się prezentować, jak to się będzie jadło. No ale fajnie to wygląda w środku, to najważniejsze. No i dobra, na sam koniec Strażnicy Galaktyki. Znowu Alley Wing. Tom pierwszy. Pierwszy. Tom pierwszy, tak, tom pierwszy. Tutaj macie cenę. I wygląd komiksu z tyłu. No i prezentacja. Środeczka. No, fajnie. I też jestem ostatnio po Strażnikach Galaktyki Volume 3. I rzeczywiście Volume 3 zdecydowanie najlepszy film Marvela. No, od czasów jednak Endgame to mi się wydaje, że najlepszy. Najwięcej emocji. Nie wiem, już nie pamiętam nawet tych poprzednich. Shang-Chi to taki średni. Eternals nawet mi się podobali, nie powiem. Spider-Man był naprawdę super. Chyba Spider-Man. Może. No chociaż, ja wiem. Chyba gry, Strażnicy jednak od Spider-Mana nawet lepsi. Tak mi się wydaje. Co tam jeszcze? Quantumania. Quantumania mi się podobała pod względem. No, wyglądu tego świata, tak? Tych różnych, różnorakich bohaterów, spoko to wyglądało. I nie wiem, czy coś jeszcze było, bo naprawdę dziś jakoś te filmy takie oglądam je i bardzo mi się podobają, bo nie rozumiem krytyki za bardzo, czego tam ludzie nie chcą na to chodzić. Może już po prostu takie troszeczkę wypalenie, ale fajne. I seriale super, to wszystko wygląda. Także. Za bardzo tego nie rozumiem, no ale nie pamiętam. No właśnie, czyli Guardians wydaje mi się, że ostatnio najlepszy film Marvela. I tak samo ten komiks naprawdę fajnie wygląda. A, Thor, Love and Thunder. Nie, Thor, Love i Thunder. Chyba najgorszy z tych wszystkich, mi się wydaje. Trochę przykro tak mówić, ale tak. Tak, Love and Thunder najsłabszy. No i tutaj dodatki. I co to? I mamy kolejny tom Strażników Galaktyki. Dobra, dobra. Dzięki wam wielkie. Szybko poszło? Tak, o, 20 minut. Dobra, co żeśmy zobaczyli? Booster Golda i Ligę Sprawiedliwości. Nightfall. X-Men. Jokera. Naprawdę fantastyczna jest ta układka. Chciałem gdzie na ciebie poszukać. Może bym sobie na ścianę powiesił. Liga Sprawiedliwości. Hulk. I Strażnicy Galaktyki. Dobra, dzięki wam wielkie. Mam nadzieję, że się na coś się zdecydujecie. I coś tam do swojej biblioteczki z tego wszystkiego kupicie. No ja sam osobiście, no to
Naprawdę te, tych X-Menów z tej serii, no muszę wam tak z głębi serca polecić. Naprawdę spoko seria. Fajnie to wygląda. No bo przeczytałem poprzednie tomy, no to wiem o czym mówię. A tutaj no Nightfall, wiadome, nieśmiertelne Hulki, Strażnicy Galaktyki, Joker. Nie czytane, nie wiem. Ale seria z X-Menami, naprawdę fajna. Dzięki wam wielkie, do zobaczenia, cześć i czołem.